Netanyahu ma problem. Ziobro chce zniszczyć Unię, a Unia nam nakłada nowe podatki. A na koniec w ramach ciekawostki dnia nietypowy protest w Czechach. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam bardzo serdecznie. Nie przynudzamy, zaczynamy. Bei Protesten in Israel gegen Regierungschef Benjamin Netanyahu sind am Samstag mehrere Menschen festgenommen worden. Izraelscy prokuratorzy wydali w niedzielę uzupełniony akt oskarżenia zawierający szczegółowe zarzuty przeciwko premierowi Benjaminowi Netanyahu w sprawie korupcyjnej, czego domagali się jego adwokaci, informuje Associated Press. Benjamin Netanyahu jest oskarżony o oszustwa, nadużycie władzy i przyjmowanie łapówek w trzech sprawach dotyczących korupcji. W jednej z nich Netanyahu jest oskarżony o to, że promował przepisy prawne warte setki milionów dolarów dla właściciela firmy telekomunikacyjnej Bezeq w zamian za pozytywne relacje na należącym do niej popularnym portalu informacyjnym Walla. W odpowiedzi na prośbę prawników Netanyahu o więcej szczegółów, izraelscy prokuratorzy opublikowali w niedzielę dokument, w którym twierdzą, że mają w aktach sprawy opisy 315 incydentów opisujących jego żądania, aby pojawiające się w portalu informacje były korzystniejsze dla niego i jego rodziny. Napisali, że istnieją przesłanki, iż Netanyahu osobiście brał udział w 150 z tych incydentów. Stwierdzono, że prośby obejmowały poświęcenia więcej czasu lub znaczenia pozytywnym artykułom i programom o Netanyahu i jego rodzinie, zmiany nagłówków i złagodzenie, a nawet usunięcie niekorzystnych dla nich informacji. Incydenty obejmował również prośby Netanyahu o zamieszczanie negatywnych informacji i tekstów o jego politycznych rywalach. W dokumencie wymieniono 315 incydentów, które obejmowały liczne prośby o opublikowanie pochlebnych artykułów i zdjęć żony Netanyahu, Sary, w celu ukrycia tekstów o jej kłopotliwych wydatkach i sprawach prywatnych rodziny Netanyahu oraz próśb zdyskredytowania jego rywali. W dokumencie przytoczona jest też wypowiedź ówczesnego akcjonariusza firmy Bezeq, Shola Elowicza, wyrażająca obawy, że Netanyahu nie zatwierdzi lukratywnych transakcji biznesowych dla firmy, jeśli opublikowane zostaną niekorzystne dla niego materiały. Na przykład w dniach 17-19 stycznia 2013 współpracownik Netanyahu przekonał Elowicza do opublikowania informacji, że żona Naftalego Bennetta, szefa konkurencyjnej partii religijnej, pracowała w niekoszernej restauracji. Kilka tygodni później Netanyahu za pośrednictwem tego samego współpracownika naciskał na Wallę, aby usunęła krytyczne artykuły na temat koronkowej sukienki, którą jego żona nosiła przed zaprzysiężeniem nowego parlamentu i zastąpiła ją przychylnymi recenzjami. Portal wyraził zgodę na oba żądania. Przy innej okazji Elowicz na prośbę Netanyahu nakazał Walli wstrzymanie transmisji na żywo z wiecu przeciwników Netanyahu podczas kampanii wyborczej w 2015. Proces Netanyahu rozpoczął się w zeszłym roku i ma zostać wznowiony w przyszłym miesiącu. Seit Monaten gehen die Menschen landesweit gegen den langjährigen Regierungschef auf die Straße. Premier zaprzecza wszystkim stawianym mu zarzutom, mówiąc, że jest ofiarą polowania na czarownicę zaaranżowanego przez wrogie media, policję i prokuraturę. No bo jak inaczej tłumaczyć takie ataki na najważniejszą osobę w państwie, która mogła przez tyle lat właściwie wszystko? No oczywiście, że spisek. Jednak dość ciekawe jest to, że znowu chodzi o pieniądze. Ach, ten Izrael, co? Tymczasem dlaczego tak bardzo skupia się na PR-ze dobrym swojej żony? No cóż, nie wiem, czy pamiętacie taką sytuację. Trochę takie z dupy to jego tłumaczenie, że celowo to zrobiła, byleby mówili o tym media, bo bez tego media w ogóle nie zainteresowałyby się sprawą jego wizyty w Ukrainie. Ale wpiszcie sobie teraz Netanyahu w Google News. I co wam tam wyskoczy? Wyskoczy tylko ta wizyta, ale w kontekście tego, że ona wyrzuciła ten chleb. No raczej nie o to im chodziło. A zobaczcie sobie jeszcze raz, w jaki sposób ona to zrobiła. Przecież ona wyrzuca ten chleb wręcz takim obrzydzeniem. Dlaczego zrobiła to w taki sposób? Jak dla mnie jest tylko jedno logiczne wytłumaczenie. Lecąc ze swoim mężem samolotem, już jak zbliżali się do lądowania, zauważyła, że dziubie w nosie. I później nie widziała, co zrobił z tą kozą, bo zgubiła go z oczu. A pierwsze, co zrobił z tym palcem, to dotknął ten chleb, który jej później podał.
Głupie tłumaczenie? No nie wiem, jak dla mnie jest dużo bardziej logiczne niż to, co mówi Netanyahu. Oj, dała dupy po całości, ale to był dopiero pierwszy z głośniejszych jej wyrazów, a w zasadzie ich wyrazów, no bo mówimy o całym małżeństwie, buty wobec innych. Tu macie link do całego filmu, obejrzyjcie sobie go koniecznie, no bo tam naprawdę się działo bardzo dużo. No ale takie zachowania i takie poczucie, że jest się ponad prawem, jest chyba nieuniknione w momencie, kiedy szef rządu takiego małego Izraela, no bo ile Izrael ma? 9 milionów mieszkańców, może niecałe, i szef rządu takiego małego państewka rozstawia sobie po kątach wszystkich zagranicznych oponentów politycznych, a nawet sam szef świata Donald Trump działa na jego zawołanie, chociażby wspierając amerykańskich Żydów ustawą Just Act 447. Przynajmniej jedno jest w tych całych problemach Netanyahu jednoznacznie na plus. Zauważyliście, że przestali jakoś atakować Polaków? Tymczasem Unia dopiero swoje ataki zaczęła. Ale spokojnie, Zbigniew Ziobro, cały czas nieugięty, stoi na straży niepraworządności w Polsce. Poświęconej niezwykle ważnej, wręcz fundamentalnej sprawy dla przyszłości Polski i Europy. Zbigniew Ziobro potwierdził, że Solidarna Polska stanowiska nie zmieni i nie poprze w Sejmie porozumienia w sprawie unijnego budżetu. Jesteśmy spokojni co do procedury ratyfikacji unijnego porozumienia, powiedział w Radiu Z Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS. Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, zapowiedział w rozmowie z naszym dziennikiem należącym do ojca Tadeusza Rydzyka, że Solidarna Polska w sprawie ustaleń szczytu Unii Europejskiej będzie głosować zgodnie z własnym sumieniem i nie poprze ratyfikacji unijnej porozumienia. Ziobro odniósł się także do pytania o zarzuty formułowane także ze strony współkoalicjantów, że to wyłącznie gra polityczna ze strony Solidarnej Polski. To nieprawda, chodzi o stosunek do sprawy o podstawowym znaczeniu dla przyszłości państwa. Sprowadzanie jej do politycznej rozgrywki świadczy o tym, że niektórzy nie potrafią lub nie chcą zrozumieć, o co toczy się gra i jaka jest stawka. Popatrzmy na to szerzej. Jesteśmy w środku procesu, w którym biurokratom brukselskim czy Berlinowi nie chodzi w najmniejszym stopniu o praworządność. Ich planem jest powolna likwidacja państw suwerennych i budowa państwa federacyjnego. W tej rozgrywce obecnie uczestniczymy, a nie w sporze o praworządność. Rozporządzenie warunkujące wypłatę środków unijnych jest elementem tej gry, powiedział szef Solidarnej Polski. Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS, komentując na antenie Radia Z zapowiedzi koalicjanta z Solidarnej Polski, stwierdził, że jest spokojny co do procedury ratyfikacji unijnego porozumienia w Sejmie. Jesteśmy przekonani, że większość parlamentu poprze te ustalenia, bo one realizują to, co zapowiedzieliśmy. To, co zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, powiedział Fogiel. Dbając o swoje interesy, dbając o swoje bezpieczeństwo i korzystając na tym, budując szacunek dla siebie jako dla państw, które nie boją się skorzystać z narzędzi ważnych dla ich podstawowych, fundamentalnych spraw i interesów właśnie. Ziobro nie poprze? No to poprze PSL i po sprawie. Tymczasem jasno klaruje się już tutaj postawa Rydzyka wobec Ziobro i Ziobro wobec Rydzyka. Pamiętacie jeszcze, jak ten kościelny przywódca traktuje jednego z najważniejszych ministrów w Polsce? Ekscelencjo, księże arcybiskupie, ekscelencjo, księża biskupi, wszystkie osoby duchowne, ojcowie, ojcze dyrektorze, cała rodzina Radia Maryja, wszyscy przedstawiciele państwa, samorządów, koledzy ministrowie, parlamentarzyści, wszyscy oglądający nas i słuchający, bo dziś z uwagi na ten szczególny czas pandemii, która dotknęła cały świat, dotknęła też Polskę, dotknęła też i oddziaływuje na nasze codzienne życie, wielu z nas, którzy na co dzień byli tu obecni, zawsze, śledzi nas za sprawą transmisji Radia Maryja i Telewizji Trwam. I za to też radiu, telewizji, wszystkim zaangażowanym w te piękne dzieła gorąco dziękuję. Jak ten minister jest taki jakiś mało stanowczy w stosunku do Rydzyka? No i teraz widać, że media Rydzyka są jedynymi przychylnymi Ziobrze, a to chyba nie najlepiej świadczy o systemie praworządności w naszym kraju. Kiedy minister Prawa i Sprawiedliwości oraz prokurator generalny w jednym, który de facto jest panem życia i śmierci wszystkich Polaków, bo to on decyduje, kim zainteresuje się prokuratura, a dąży nawet do tego, by mieć jeszcze pod sobą sądy,
i mieć wpływ, kto finalnie wyląduje w pierdlu, udziela się właściwie wyłącznie w katolickich mediach. Przecież to już są widoczne koneksje level hard i to w przypadku stanowiska, które powinno być chyba najbardziej niezależne i odpolitycznione ze wszystkich. No ale cóż, obrał drogę dość radykalną, która z pewnością nie będzie w stanie dać mu wygranej w wyborach na rządy samodzielne. Na dzień dzisiejszy ma bodajże 8 posłów, a większość sondaży nie daje mu nawet progu wyborczego. Ale jeśli jednak ze Zjednoczonej Prawicy nie odejdzie, to definitywnie retoryka rządu musi pójść w stronę polexitową. Czy to dobrze, czy źle? No cóż, dajcie znać w komentarzach, czy waszym zdaniem pozostanie Polski w Unii Europejskiej ma jeszcze sens, czy może lepiej dla nas byłoby rozpisać referendum w sprawie wyjścia z unijnego projektu i w razie jego przegłosowania rozpocząć procedurę na wzór Wielkiej Brytanii. Czekam na wasze komentarze, bo zawsze macie bardzo ciekawy punkt widzenia. A jeśli temat faktycznie wywoła sporą dyskusję, to może zrobimy jakiś film specjalny, w którym przeanalizujemy sobie wszystkie za i przeciw ewentualnego wyjścia z Unii Europejskiej. Myślę, że taki specjalik mógłby być bardzo ciekawy. Tym bardziej, że znowu Unia nałoży na nas kolejne obowiązkowe daniny. Sprawdźmy może mały przegląd nowych europejskich podatków. Jak szacuje Polski Instytut Ekonomiczny, Polska będzie musiała odprowadzić do unijnej kasy około 600 milionów euro z tytułu nowego podatku. W planach są m.in. wprowadzenie podatku węglowego i cyfrowego. Jak wskazują eksperci PIE, prace nad nowymi ponadnarodowymi podatkami w UE trwają, a wywołany pandemią kryzys tylko je przyspiesza. Chodzi o opodatkowanie niektórych ponadgranicznych dochodów z tytułu korzystania z technologii cyfrowych bazujących na lokalizacji konsumenta. Czytamy w raporcie. Negocjacje mają potrwać do czerwca 2021. Ich zakończenie będzie oznaczać przyjęcie rozwiązań, które byłyby wiążące dla blisko 140 jurysdykcji na świecie. Polska na razie wstrzymuje się z wprowadzeniem podatku i czeka na zakończenie negocjacji OECD. Już wprowadziła jednak podatek od serwisów streamingowych, które od 1 lipca muszą płacić daninę w wysokości 1,5% od przychodów lub wpływów reklamowych. Trwają też prace nad podatkiem węglowym, który według unijnych zapowiedzi ma zacząć obowiązywać w roku 2023. Projekt ma zostać przedstawiony w pierwszej połowie tego roku. Od 1 stycznia obowiązuje podatek od odpadów niepoddanych recyklingowi. Państwa członkowskie muszą płacić 80 centów za każdy kilogram plastiku, który został zużyty do produkcji opakowań i nieprzetworzony. W 2019 polskie przedsiębiorstwa wprowadziły na rynek około miliona ton opakowań z tworzyw sztucznych, z czego recyklingowi zostało poddane jedynie 23,5%. Oceniają analitycy PIE i szacują, że Polska będzie musiała w tym roku zapłacić właśnie około 600 milionów euro. €600 milionów podatków do Unii Europejskiej to całkiem sporo, tym bardziej kiedy porównamy to sobie z samym budżetem, jaki udało się Morawieckiemu wynegocjować. To w końcu zaledwie 1 promil z tego. Czy to dużo, czy mało? No cóż, to już ocencie sami. Warto jednak mieć na uwadze, że te podatki to nie jedyne, co płacimy Unii Europejskiej każdego roku. I tak samo w drugą stronę, to co dostajemy w unijnych budżetach, to też nie koniec korzyści naszego kraju z uczestnictwa we wspólnocie. Dlatego tak jak już mówiłem w poprzednim wejściu, piszcie koniecznie, co o tym myślicie i czy chcielibyście, żebyśmy dla was przygotowali taki materiał specjalny z ewentualnymi skutkami polexitu, a tymczasem przejedźmy się już do Czechów, którzy mają dość obecnych restrykcji i protestują szklankami do piwa. Czesi protestują przeciwko ograniczeniom sanitarnym. Nietypowa akcja miała miejsce w niedzielę w Pradze. Rynek Starego Miasta i siedzibę rządu połączył łańcuch szklanek do piwa ze świeczkami. Praski protest wymierzony był w decyzję czeskiego rządu w kwestii restrykcji związanych z wiadomo czym, a szczególnie z ograniczeniami dotyczącymi funkcjonowania gastronomii. Praską demonstrację, w której uczestniczyło kilkadziesiąt osób, zorganizowali sygnatariusze odezwy o nazwie Zdechł Pies, która stanowi nawiązanie do skrótu PES. Po polsku pies. Od początku października ubiegłego roku PES określa poziom zagrożenia epidemicznego i związane z nim ograniczenia dotyczące funkcjonowania
funkcjonowania gospodarki i życia mieszkańców Czech. Protestujący Czesi domagali się zakończenia obowiązujących restrykcji, zgodnie z którymi lokale gastronomiczne muszą być zamknięte i tylko w godzinach 6:20 mogą serwować posiłki na wynos. Protest kilkudziesięciu osób przebiegał w zasadzie spokojnie. Pod koniec akcji doszło do słownych utarczek demonstrantów z policjantami, którzy zwracali im uwagę na brak obowiązujących maseczek ochronnych. Rozlegały się okrzyki "Zostawcie ich" oraz "Gestapo". Najpierw daliśmy sobie odebrać wszystko, a teraz, jak widać, protesty są coraz bardziej komiczne. Brak sił, strach przed konsekwencjami, czy po prostu przyzwyczajenie? Ciężko powiedzieć, jednak cel został osiągnięty. Obniżono oczekiwania społeczne do minimum. I tak jak światowe konflikty były zawsze takim resetem naszych oczekiwań, takim nakazaniem posłuszeństwa wobec państwa, zabraniem pewnych wolności i sprawieniem, żeby szczytem naszej ekscytacji była możliwość bezpiecznego udania się na piwo ze znajomymi do baru, tak samo teraz, kiedy nasze oczekiwania i możliwości przebiły już sufit, jak nigdy wcześniej, bo przecież jeszcze nigdy nie było tak, że praktycznie każdy może sobie mieć dowolne dobra, jak wycieczki w dowolny zakątek świata, próbowanie dowolnej kuchni, samochód, czy dwa nawet na rodzinę i tak dalej, to i tutaj ten reset musiał być tak samo odpowiednio głęboki. Ale głębokie też są wasze drętwe słuchanie. Jak odróżnić Polaka od Węgra? Węgier, Madziary. Tego suchara znowu mamy od Filipa Górczyńskiego, który wysłał nam na maila, bo wysłał nam chyba ze 150 sucharów na tego maila, za co oczywiście serdeczny szacun, no i oczywiście otrzymujesz od nas złotego Węgra. A jeśli i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja i to tam możesz pisać swoje suchary, a być może jeden z nich pojawi się w nadchodzącym materiale i ty też dostaniesz swoją złotą statuetkę, którą będziesz mógł sobie zrobić screena i na pulpicie umieścić. Bo na półce takiej fizycznej chyba nie postawisz. Chyba, że wydrukujesz to wtedy tak. Tymczasem ja już się będę żegnał. Dzięki bardzo, że jesteście z nami. 6:30, 18:00, nowe materiały pojawiają się. Bądźcie tu koniecznie z nami zawsze punktualnie o tych 2 godzinach. No i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego filmu. Trzymajcie się ciepło. Na koniec jeszcze muzyka od jednego z was, do której link w rzeczy samej na samym dole opisu. Hej!